Czołem pancerniki, witam was w trzeciej odsłonie filmów o etui dla S22 Ultra. Dzisiejsza ostatnia część będzie poświęcona tym, którzy cenią sobie nietuzinkowe dodatki i po prostu lubią markowe rzeczy i zupełnie im z tym dobrze i to wcale nie musi oznaczać, że mają chociażby ciemną karnację, że grają na akordeonie i kradną czołgi. Dobra, bo już idę prosto w pokrzywy. Nie dajmy się zwieść fałszywym stereotypom, szanujmy swoje upodobania, nie róbmy wielkich oczu, jak ktoś ma naklejkę Emporio na szybie auta. Znowu to robię. Dobra, intro. A zaczniemy od marki odzieżowej Guess, która mocno zdominowała rynek akcesoriów i która bardzo sprytnie podpatruje wszystkie najmodniejsze wzory. Zresztą seria Charms jest tego najlepszym dowodem. Na pleckach znajdziemy fakturowany wzór dostępny w kilku kolorach i oczywiście logo producenta w postaci złotego emblematu. Gdyby mało wam było ozdóbek, to macie jeszcze zamocowaną taką złotą zawieszkę, co czyni z całości propozycję raczej dla kobiet, ale oczywiście pancernik nikomu nie odmawia prawa do wyboru, także czujcie się swobodnie. W końcu to tylko złota zawieszka, po co robić z tego sprawę, po co tyle o tym gadać, ludzie... Nie macie nic innego do roboty. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej planety. Jak się coś świeci albo mieni, to się zwierzątkom może podobać. A w ogóle to naukowcy obalili mit, jakoby sroki kradły błyszczące przedmioty. Także, panowie, krótko mówiąc, jak się wam to też spodoba, to nie czujcie się winni, tylko po prostu bierzcie i cieszcie się tym. Wewnętrzna strona jest pokryta przyjaznym materiałem, który nie uszkodzi plecków telefonu. Etui wskakuje łatwo na nasz smartfon. Boki obudowy wykonane z poliwęglanu dobrze trzymają się dłoni, zaś fakturowana warstwa no jest trochę śliska, ale w ogólnym rozrachunku nie ma dużego ryzyka, że telefon będzie łatwo opuszczać wasze dłonie. Niestety etui nie zapewnia solidnego wsparcia dla soczewek aparatów, które w tym wypadku nie będą odizolowane od kontaktu z płaskimi powierzchniami. Przyciski pracują z krótkim i słyszalnym skokiem, szkoda, że one same nie znalazły się w nieco większej obudowie, lepiej wyczuwalnej pod palcem. W dolnej części znajdziemy starannie wycięte otwory i niestety skromnej wielkości otwór na rysik, co oznacza niedogodność w jego wydobywaniu, jeśli macie duże palce. Ochrona ekranu jest symboliczna. W górnej i dolnej części znajdziemy minimalnie wystające krawędzie, które umożliwiają bezpieczne odkładanie smartfona ekranem do dołu, ale sugerowałbym robić to ostrożnie. Sprawdźmy, czy nasze etui od Guessa przejdzie test ładowarki indukcyjnej. Podsumujmy, takie etui jak to od Guessa przede wszystkim kupujemy dla jego wyglądu i podstawowej ochrony smartfona przed niegroźnymi upadkami i to zadanie wypełnia w całości. Gdy wejdziemy w takie niuanse jak separacja soczewek aparatu, ochrona ekranu czy choćby dostęp do rysika, to szybko orientujemy się, że nie jest to typowy pancernik, ale przypomnijmy, nie taka jest rola tego etui. I dokładnie taką samą zasadą kieruje się nasze kolejne etui, tym razem sygnowane marką Karl Lagerfeld. O, dla tych, co nie kumają gościa Nichu, to jest ten koleżka, który był projektantem mody, co nosił taki srebrny kucyk, czarne okulary i biały wysoki kołnierzyk z czarnym krawatem. Bo tylko jego szyja zdradzała jeszcze, ile naprawdę miał lat, no i zęby czasami, jak ktoś go rozśmieszył. I właśnie wraz z jego charakterystycznym wizerunkiem powstała cała seria ciuchów i akcesoriów, m.in. takie etui, którego wykonanie jest bliźniaczo podobne do Guessa. Otóż ponownie mamy tutaj fakturowane plecki, na których znajdziemy Karla stylizowanego na Popheada, czyli te takie figurki z dużymi głowami upodobniane do wszystkich postaci ze świata popkultury. Na dole również znajdziemy emblemat z nazwą marki w srebrnym kolorze. Słuchajcie, nie wiem, czy to celowy zabieg, czy po prostu woń farby albo jakiegoś użytego materiału, ale czuć taki zapach podobny do inhalatora w sztyfcie. Kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Wnętrze nie jest już tak miękkie jak w Guessie. Etui wskakuje szybko i bezproblemowo.
Właściwie mamy analogiczną sytuację jak w przypadku Guessa i tu może od razu dodam jedną ważną rzecz. Są to oryginalne produkty sygnowane obiema markami, natomiast projektowane przez markę CG Mobile, co oznacza, że różnią się wzorem lub samym wykonaniem plecków, a zaś projekt etui jest często dokładnie taki sam. Dlatego ponownie mamy tutaj bardzo płytki otwór na soczewki aparatów, responsywne, ale bardzo małe przyciski z boku obudowy, niewielki otwór na rysik S Pen i symboliczne krawędzie wystające nad górną i dolną częścią ekranu. Ponownie etui współpracuje z ładowarką indukcyjną. A zatem jeśli zależy Wam przede wszystkim na wyglądzie i cieszy Was podobizna Karla na smartfonie, to jesteście w domu. Jeśli zależy Wam na istotnym podniesieniu bezpieczeństwa dla Waszego Samsunga, to poszukajcie innego domu. Skoro był światowej sławy niemiecki projektant mody, to nie może zabraknąć chyba najbardziej docenianej i zarazem rozpoznawalnej niemieckiej marki samochodowej, jaką jest oczywiście Opel. A co tu mamy, dzwonek? Naciskam. Oczywiście mowa o marce Mercedes, której oficjalne etui do telefonów tworzy również CG Mobile, więc ponownie baza samego etui jest dokładnie taka sama. Tym razem plecki zostały pokryte naturalną skórą, na której wytłoczono wzór nawiązujący do logo marki i wreszcie słynna gwiazda zamknięta w obręczy znalazła się na dole w postaci srebrnego emblematu. Trzeba przyznać, że jest to zrobione naprawdę ze smakiem, wiochy nie ma, chociaż... No mi się osobiście to nie podoba, ale to być może dlatego, że sam nie posiadam Mercedesa. Poza tym wyobraźcie sobie takie etui ze znaczkiem Skody. Ponownie wnętrze jest pokryte miękkim tworzywem. A tak prezentuje się smartfon po założeniu etui. Jak jesteście mercedesowym świrem, to z pewnością docenicie taki wygląd. Co do całej reszty, to tutaj nie ma już wielkich zaskoczeń, ponownie doświadczamy bardzo płytkich otworów na soczewki, niewielkich przycisków z boku, które pracują poprawnie i symbolicznej ochrony ekranu na płaskich powierzchniach. Etui również jak jego poprzednicy współpracuje z ładowarką indukcyjną. Tak więc, nie chcąc być już monotonnym, powiem tylko, że macie tutaj podstawową ochronę smartfona i stylistyczne ujście dla tych, którzy lubią, jak wnętrze ich Mercedesa jest spójne, łącznie z obecnym tam smartfonem. No chyba, że po prostu jesteście fanami marki i chcecie to wyrazić za pomocą właśnie takiego etui. Każdy, kto choć trochę interesuje się motoryzacją, wie, że jest Mercedes, czyli taka marka dla typowych cywilów z klasy wyższej średniej, pięknie z tego wybrnąłem, i wreszcie AMG, czyli ta część koncernu Mercedes, która trudni się w robieniu fur dla totalnie sportowych maniaków, którzy lubią żółte pasy bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, carbon, Alcantarę, albo po prostu są to ludzie, którzy dodają sobie odrobinę charyzmy, kiedy stać ich tylko na znaczek AMG. To było wyjątkowo niegrzeczne i niepotrzebnie opuściło moje trzewia, za co bardzo Was nie przepraszam. Jesteśmy dalej przy produktach od CG Mobile, a to oznacza, że poza samym wzorem i jego wykonaniem doświadczamy ponownie tej samej bazy projektowej dla etui. Tym razem jest to ekoskóra, której wzór bezpośrednio nawiązuje do skórzanych, wentylowanych foteli w Mercedesach od AMG, więc takie smaczki stylistyczne doceni każdy fan. Reszta jest bez zmian, a to oznacza, że po pierwsze etui wskakuje łatwo na telefon, boki obudowy wykonane z poliwęglanu dobrze trzymają się dłoni, a skórzana warstwa również poprawia przyczepność. Niestety etui nie zapewnia solidnego wsparcia dla soczewek aparatów, które w tym wypadku nie będą odizolowane od kontaktu z płaskimi powierzchniami. Przyciski pracują z krótkim i słyszalnym skokiem, ponownie nie znalazły się w nieco większej obudowie, lepiej wyczuwalnej pod palcem, więc część osób może być niepocieszona. W dolnej części znajdziemy starannie wycięte otwory i niestety skromnej wielkości otwór na rysik, co oznacza niedogodność w jego wydobywaniu, jeśli macie duże palce. Ochrona ekranu jest symboliczna, w górnej i dolnej części znajdziemy minimalnie wystające krawędzie, które umożliwiają bezpieczne odkładanie smartfona ekranem do dołu, ale kolejny raz sugerowałbym robić to ostrożnie.
Sprawdźmy na koniec, czy nasze etui od Guessa przejdzie test ładowarki indukcyjnej. Wszystko, co miało zostać powiedziane, już chyba zostało powiedziane, także nie pozostaje nic innego, jak po prostu ponapawać się na koniec widokiem tego pięknego etui prosto ze stajni AMG. Żeby niepotrzebnie nie antagonizować... Porozmawiać znaczy. Od razu dam Wam również propozycję z drugiego obozu fanów niemieckiej motoryzacji, czyli etui od BMW i to od razu w M pakiecie. I powiem tak, jak ktoś z Was ma BMW, skórzaną tapicerkę z przeszyciami układającymi się w rąby w M pakiecie, z czerwoną i niebieską nitką na wieńcu kierownicy, to z pewnością docenicie taki gadżet do swojego Samsunga, który od teraz będzie stanowić idealne dopełnienie wnętrza waszej sportowej amfibii. Etui, tak jak wszystkie dzisiejsze produkty od CG Mobile, daje się łatwo założyć na telefon. Poliwęglanowe boki i ekoskóra sprawiają, że całość przylega do dłoni. Etui posiada płytki otwór na zgromadzone soczewki, które nie będą bezpiecznie odizolowane od kontaktu z płaskimi powierzchniami. Przyciski w etui od CG Mobile pracują z krótkim i słyszalnym skokiem, ale ich rozmiar może dla niektórych być mało satysfakcjonujący. W dolnej części znajdziemy oczywiście starannie wycięte otwory i niewielki otwór na rysik, przez który przedostanie się tylko czubek naszego palca. Ochrona ekranu jest symboliczna. W górnej i dolnej części znajdziemy nieznacznie wystające krawędzie, które umożliwiają bezpieczne odkładanie smartfona ekranem do dołu, ale wyłącznie na czystych i idealnie płaskich powierzchniach. No i na koniec zupełnie czysta formalność, czyli test ładowarki indukcyjnej. A teraz chwila kontemplacji dla fanów marki. Dajcie koniecznie znać, czy ten materiał okazał się dla Was pomocny w wyborze akcesorium. Wesprzyjcie nas wirtualnym kciukiem. Koniecznie dajcie suba, jeśli nie chcecie przegapić następnych filmów. Pozostaje mi się z Wami pożegnać. Dziękuję, jeśli wytrwaliście do tego momentu. Życzę nam, abyśmy wkrótce doczekali się powrotu czasów, w których ta część świata była względnie normalna i nikt nie musiał żyć w strachu. Nie bójmy się humoru nawet w tak trudnym momencie i mimo wszystko starajmy się żyć normalnie, na tyle, na ile oczywiście możemy, z niesłabnącym zainteresowaniem dla technologicznych gadżetów i akcesoriów. Nawet jeśli ktoś ewidentnie robi sobie z nas jaja. Dziękuję. Do zobaczenia.